Hej wszystkim! Dzisiaj wita się z wami po raz kolejny CDDZio! I to jest część bonusowa mojego Zagrajmy w Asterix i Obelix XXL. Tak, obiecana część bonusowa, gdzie pokażę wam, gdzie są złote laury, których nie zebrałem, nie udało mi się zebrać podczas tego, podczas gry, podczas takiego normalnego przechodzenia. No i tak, jeśli się pewnie pytacie o strój Obelixa, tak, ten strój odblokowujemy za zebranie wszystkich złotych laur w Rzymie. Tak, to jest ten strój, Obelix ma go w tej chwili na sobie. Asterixowi na razie dałem jego normalny strój. Może potem pokażę, jak on wygląda podczas gry. Ten z Egiptu. Okej. Jesteśmy znowu w Galii. I tak, w Galii nam została jedna złota laura z pięciu. Tą złotą laurę. Raczej jej się nie zbierze, jeżeli gracie w ten poziom po raz pierwszy. Dopiero kiedy drugi raz go odpalicie, to macie do tej laury właściwie dostęp. Otóż to jest tak, widzicie, są na początku poziomu, no jest tam parę żelaznych skrzynek. Więc wiadomo, tylko takie skrzynki może zniszczyć Obelix. O, to był w ogóle mnożnik. I tak, złota laura, piąta złota laura w Galii. Kryje się tutaj, proszę bardzo, oto ona. Piąta na pięć. A więc, wszystkie laury w Galii zdobyte. Więc gdzie jest następna? Za chwilę zobaczymy. Cięcie. No, oto jest strój, który Asterix otrzymuje za zebranie wszystkich laur w Galii. To jest również strój Rzymianina, więc... No. Całkiem ciekawie to wygląda, że obaj mają te same kostiumy dla siebie. No, znaczy, no oczywiście prawie takie same, tylko że wiadomo, różne rozmiary tego typu rzeczy. Okej, więc już przejdziemy do następnej złotej laury. Okej, jak pamiętacie, w Normandii zostawiłem dwie złote laury, pominąłem je i już wam pokazuję, gdzie one są. Właściwie jedną już widzieliśmy, tylko że po prostu do niej, no, zrobiłem coś źle, więc nie mogę do niej doskoczyć. Okej, tu jest ta, o której jeszcze nie wiemy. Tak, kiedy tutaj wejdziemy, popłyniemy obok czwartego punktu zapisu gry w Normandii. Tutaj wystarczy przepłynąć na lewą stronę i mamy taką platformę podnośnik. Trzeba wszystko odpowiednio guziki uderzyć i mamy laurę na samym szczycie. Całkiem nieźle ukryta, zresztą widzieliście, jak nieraz w całej grze, no właśnie tak pływałem, żeby szukać takich laur, właśnie takich miejsc. Nawet nie pomyślałem, że taka laura może znaleźć się w takim miejscu jak to. Całkiem ciekawie i sprytnie, panowie twórcy. Okej, następna laura. Okej, tu jest ta nieszczęsna 11 złota laura. Jak mówiłem, podczas let's playa nie udało mi się jej zdobyć tylko dlatego, bo popełniłem jeden błąd. Mianowicie, te skrzynki zniszczyłem zbyt wcześnie. One są potrzebne, żeby ten guziczek wcisnąć. On podnosi platformę i tu macie właśnie tą laurę, którą widzieliśmy już w let's playu na samym szczycie. Okej, więc Normandia z głowy. Za chwilę zobaczymy, jak wygląda kostium dla Obelixa, jak pamiętam, z Normandii. Więc cięcie. I zgadnijcie co. Obelix również otrzymuje kostium kąpielowy. Okej, więc mamy znowu dopasowany duet, czyż nie? Okej, już teraz na serio lecimy do Grecji. Tam chyba została tylko jedna laura, nie pamiętam nawet do końca. A, muszę jeszcze tak zmienić się, bo Enter się oczywiście potwierdza Enterem, nie Escape'em. Jednak tego pilnują. Tak, w Grecji mamy tylko jedną złotą laurę, której nie zebraliśmy, a więc gdzie ona jest? Za chwileczkę zobaczymy. Cięcie! Okej, ludzie. Ta złota laura jest bardzo cwana. Została bardzo sprytnie umieszczona. W bardzo, no, ciekawym i, no, całkiem... No, takim miejscu, gdzie bym się nie domyślił, że tam można w ogóle nawet wejść. Otóż, jesteśmy w Grecji pomiędzy trzecim a czwartym punktem zapisu gry. Gdzieś po momencie, tak to było po momencie z tym pchaniem kłód, po których trzeba było skakać nad wodą z pochodnią, to jest gdzieś mniej więcej ten moment. Widzicie, to jest miejsce, gdzie jest kilka takich dużych okien. Jedno z nich jest otwarte. I proszę o to, co mamy tutaj. Mamy mnóstwo znowu zbieractwa. Jeszcze raz mamy dowód na to, że Grecja jest, no, wręcz, no, kopalnią złota, wręcz, no, wyspą skarbów, jak mówię.
No może półwyspem skarbów. No bo wiecie, Grecja wyspą do końca nie jest. Ale patrzcie, no to jest wszystko, no zostało, no w bardzo cwany sposób tutaj schowane. W ogóle to wszystko pominąłem, aż, no, sam nie wierzę. Tyle tu tego, nawet mamy szpiega? O, tam mamy złotą laurę w tle w ogóle. Tak, to jest ta złota laura. Ale szczerze, to jest pierwszy raz, kiedy widzę to miejsce na własne oczy, więc nie wiem, co się tu do końca dzieje, ale że jest tu szpieg, to jestem naprawdę zdziwiony już. Okej, to już jest oczywiście nieaktualne. Nie, tego już nie ma, już to zniszczyliśmy. Galowie zostali ocaleni, możesz przestać ględzić tam o niczym. To dla nas żaden sekret, już wszystko z głowy. Tu jeszcze mamy kilku, widzę, Rzymian. Z czego niektóre są właśnie ci wysocy, od których właśnie dostałem. O, akurat mnożnik był na końcu. O, tu jest jakiś guzik, który otwiera drzwi. I wracamy z powrotem tam, gdzie, no, powinniśmy iść dalej. Więc, jak mówię, to jest bardzo cwane miejsce, bardzo fajnie ukryte. Wręcz, jak mówię, ja bym się osobiście tego nie domyślił bez żadnych solucji, bez ich czytania, że takie coś tutaj jest. Naprawdę świetna kryjówka. Okej, cięcie, po raz kolejny. I za wszystkie złote laury w Grecji otrzymujemy bardzo fajny strój dla Asterixa. Naprawdę chyba najlepszy dla niego, no poza tym podstawowym. Oto i on. Naprawdę mi się ten strój bardzo podoba. No gdyby był czarny, a nie czerwony, to bym pomyślał, że Asterix jest jakiejś bandy rockowej, heavy metalowej, czy coś takiego, bo naprawdę... Nie, jak mówię, osobiście mi się ten strój bardzo podoba. I za chwilę zobaczymy go w akcji w grze, ten cały strój. Wiem, że to brzmi dziwnie, że zobaczymy strój w akcji, no ale po prostu nie mam jak tego inaczej ująć. I została nam jeszcze tylko chyba jedna złota laura w Helwecji, nie jestem jeszcze pewien. A jeszcze sobie zmienię Obelixa na strój rzymski. Tak, została jeszcze jedna złota laura w Helwecji. I to już będzie, no... Po tej laurze to już będzie wszystko, została tylko ta, więc gdzie jest ta 51. laura? Za chwileczkę zobaczymy. Cięcie po raz kolejny. No ale jednak, mimo wszystko, Asterix nie zapomina o czymś takim jak miłość. No bo jak widzicie, ma on tatuaż w kształcie serca na swoim lewym ramieniu. To ciekawe również, z tym kostiumem w Grecji. Okej, to już jest Helwecja i ostatnia laura. Ona jest równie cwanie ukryta jak ta w Grecji. Naprawdę coś niezwykłego jednak. Założę się, że nikt z was nie widział tamtego guziczka na górze. Nie wiem, czy widzicie czerwone światło tam mniej więcej po środku na górze. Nad tym światłem jest guzik. Musimy w ten guzik trafić działem. Oczywiście działo strzela w górę, tak no tylko dopiero po jakimś czasie, jak będziemy ten guzik akcji przetrzymywać, bo tak naciskamy F, to wystrzeli raz jedną tam kulę armatnią, ale przetrzymamy F, to będzie strzelało serio. I widzicie, po jakimś czasie to strzela w górę i jedna z tych kul trafiła ten guzik i mamy za to wszystko złotą laurę, 51. złotą laurę w tej grze. Kolejną jakże cwanie ukrytą, naprawdę. Mimo wszystko przyznaję, jestem po prostu godny, no znaczy tu twórcy są godni podziwu. No jeśli chodzi o ukrywanie niektórych z tych laur, naprawdę to mi się bardzo podobało to, jak oni to ukryli. No i jeszcze została nam zagadka co do tego, jaki jest ten strój za zebranie wszystkich złotych laurów w Helwecji. Przekonamy się jak tylko wyjdziemy stąd, no stąd wyjdziemy, zapiszemy grę z druidem po raz kolejny. No to co to będzie? Za chwileczkę zobaczymy. I również Obelix za wszystkie laury w Helwecji otrzymuje swój najlepszy kostium poza, no, podstawowym. No proszę bardzo, patrzcie jaki mocarz. No takie kostiumy, no z takim wyglądem Asterix i Obelix to już w ogóle, no mogą skopać tyłek samym wyglądem. No bo serio, to wygląda świetnie. Po prostu, no...
No, po co to wygląda tak po angielsku mówiąc badass? No bo naprawdę, innego słowa do tego wszystkiego, do tych ciuchów nie znajdę, bo to naprawdę wygląda świetnie. Po prostu widać, że oni no wręcz, no są stworzeni do takiej walki, że są po prostu no takimi, no kurczę, renegatami, czy tam nie wiem nawet czym. Po prostu to jest świetny, no to jest kolejny świetny strój. Także jak mówię, Asterix ma świetny strój za laury w Grecji. I no cóż, to już są oczywiście wszystkie te stroje. I właściwie nie mam już co pokazać. Tak, to był koniec mojego bonusowego odcinka, bonusowej części Zagrajmy w Asterix i Obelix XXL. I oczywiście, jak mówię, następne Zagrajmy będzie z gry Phoenix Wright Ace Attorney. Więc CDDZio po raz kolejny się z wami żegnam. Na razie!